No dobrze. Mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z panią Stanisławą Malarą, zastępcą przewodniczącego Rady XVI dzielnicy. Proszę pana, chciałam najpierw zapytać może, czy zauważa pan jakieś wady albo zalety w ogólnie w funkcjonowaniu dzielnic jako jednostki pomocniczej miasta? Jakby co pierwsze może się panu rzuca w oczy? Była przymiarka kilkakrotnie odnośnie ewentualnie zmian struktur dzielnic. Ja z całą stanowczością, gdy byłem radnym jeszcze miasta Krakowa w 2 kadencjach, byłem za tym, żeby funkcjonowało nadal 18 dzielnic miasta Krakowa. Na ten czas jest to potrzebne. Niemniej jednak w tej chwili można powiedzieć tak, że jeszcze dzielnicę wzbogacić w sensie zarządzania. I to by było na plus. Natomiast co najmniej jeszcze około 5 kadencji powinniśmy pracować w takim stylu 18 dzielnic. To jest moje zdanie z tego względu, że radny miasta nigdy nie zobaczy tego, co tutaj jest na terenie społeczności tej małej w dzielnicach. Wobec tego jestem za tym, żeby te struktury nadal były takie, jakie są. I to są raczej zalety. Wad w tej kategorii nie dostrzegam. A jakiś taki największy problem w funkcjonowaniu dzielnicy jako takiej? Problem najistotniejszy. Co utrudnia może jakby działania? To, że bezpośrednio nie możemy aż na tyle decydować, to znaczy w ramach tych pieniążków, które posiadamy, tak, ale nie są aż do końca pewne i to decyzją Rady czy pana prezydenta zarządzenie mogą być uszczuplone. I to jest największy mankament, bo nie jesteśmy w pełni dysponentem finansów, te, które są zakładane i planowane. Więc więcej kompetencji w zarządzaniu tymi środkami, które nawet w tej chwili dysponujemy, a aby nie było tak, że my planujemy, a planuje się z wyprzedzeniem dużym. Wobec tego powinniśmy dążyć do tego, że to, co planujemy, żeby już nie zmieniać. Wprawdzie są to prognozy, ale prognozy na tyle, że tych pieniędzy dzielnice nie posiadają nadmiernie. Wobec tego powinniśmy być dysponentem tych funduszy, które mamy dostać, a nie w ostatniej chwili, to znaczy już jest zaplanowane, ale przed budżetem miasta to już środki się uszczupla. I to jest takie nieporozumienie. Czyli jakby podczas planowania budżetu miasta jakby zabiera się państwu część środków. Tak. A czyli na przykład jeżeli budżet już jest przyjęty, to czy zdarzają się takie sytuacje, że prezydent dokonuje takich przesunięć na przykład, że jakby w trakcie już trwania budżetu państwu się zabiera na przykład część środków? Tak, no świadkami jesteśmy wydarzeń obecnych z tego roku. Jest, zaplanowane były środki i niewykorzystane do końca w sensie, roku, ale to czas realizacji zadania nie nastąpił, tak? Tak, ale to nie z naszej winy to nastąpiło, ponieważ zaplanowały były na inwestycje, ale okazuje się, że z tego, co było naliczone, już z kosztorysu wynikające, po prostu wiedząc o kryzysie miasta, wiedzieliśmy, że nie dostaniemy więcej środków i zostało 400 000 i te 400 000 po prostu pan prezydent zabrał. I to jest najgorsze, bo mogliśmy spożytkować na co innego. I jeszcze jest jedna rzecz, że niektóry przychylnym okiem pan prezydent zaakceptował i przerzucił środki na co innego. W tej chwili my nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Czyli macie państwo to zablokowane? Bo to znaczy wynikające z przetargu i podwyższenie tego progu wyższego nastąpiło zbyt późno i byliśmy pod ścianą. I to jest ta sprawa, o której mówię. Obserwujemy też, jakby będąc we wszystkich radach, że nagle trzeba szybko zmieniać plany, podejmować uchwały, przesuwać środki, ponieważ jakby to jest uszczuplane. No bo jest w tym momencie jakby. Jest sytuacja taka, że pan skarbnik wie, że ma nie przekroczyć limitu. To jest ja tutaj wiem, że jest dobrym gospodarzem i tak chce. Natomiast jeśli chodzi o inwestycje, to są w innym koszyku. Jeśli chodzi o te sprawy doraźne, remonty i tak dalej, to są w innym koszyku. I oni uważają, że na inwestycje można, ale na te drobne rzeczy remontowe nie, bo to jest przejadanie środków. I tu jest ten mankament, który dzielnice nie rozumieją z tego względu, że dla nas wykonanie chodnika, czy to jest remont, czy to nas to nie interesuje, ma być zrobione, bo ludzie na to czekają. Natomiast zabieranie środków, bo to nie jest na inwestycje, a inwestycja z kolei, jeśli nie jest przygotowana, to nie jest inwestycją i to są te sprawy, które dotykamy tutaj w dzielnicach i to jest źle postrzegane. Tak, tak. Natomiast radni, byłem radnym i wiem, tylko chciałbym, żeby każdy z radnych przypatrzył się, jak wygląda sprawa zarządzania dzielnicami. Bo to nie jest to samo. Ja kiedyś, jak byłem radnym, to ja przychodziłem specjalnie, chociaż nie z tego okręgu startowałem do Rady Miasta Krakowa, ale przychodziłem do mojej dzielnicy i rozmawialiśmy, co pomóc, ale wspólnie z dzielnicą. I to jest efekt współpracy. Natomiast z góry patrzenie na to, co się tu robi, to jest inna sprawa. Czyli raczej nie czuje pan, że jest jakieś wsparcie ze strony Rady Miasta czy radnych ogólnie rzecz biorąc, że oni jakby nie szukają kontaktu czy jakiegoś właśnie takiego wywiadu, to znaczy, jakie są potrzeby tutaj na samym dole jakby? Nie jest to tak do końca. Są radni, którzy rzeczywiście dobrze współpracują z dzielnicami i chwała za to, ale to można wyliczyć tych radnych na... To są pojedyncze jednostki z tego względu, że niekiedy radny, muszę to brutalnie powiedzieć, jest oderwana od rzeczywistości tej, która nie znaczy, że on ma wchodzić w dzielnicę na tyle, ale w tych sprawach, o które wychodzi z tego okręgu wyborczego i to, co należy do radnego miasta, w jego kompetencji, żeby pomóc, to powinien również tego wsparcia udzielać. W sensie nie patrząc na to, czy to jest jego zadanie, czy to jest dzielnicy zadanie. I o to tutaj też chodzi, ale... Może się coś zmieni. Dobrze, a może teraz tak troszkę z innej strony. Jak pan ocenił może wpływ partii politycznej ogólnie na funkcjonowanie dzielnicy? Czy jest ten wpływ, czy go nie ma? Proszę panią, ja powiem tak, że... Ale to jest moje myślenie. I to jakby tylko... od samego początku, a ponieważ na tych zagadnieniach się bardzo dobrze znam, wobec tego, jeśli chodzi, zacznę od dzielnic, jeśli chodzi o dzielnicę, to wszelkiego rodzaju polityków bym przepędzał. Nie powinno być jakiegokolwiek wpływu na dzielnicę. I jeśli ktoś jest osobą w partii, to za sprawami poza dzielnicą może sobie tam dyskutować, tu nie ma. Jest samorząd, zajmujemy się tym jako ludzie, którzy chcemy zrobić coś dla mieszkańców. Wobec tego swoją legitymację partyjną powinien schować do kieszeni głęboko i nie mówiąc nic na sali, czy to na sesji, czy nie, że ja jestem w partii i albo wy jesteście gdzieś tam. Każdy ma indywidualne swoje spojrzenie na, jest sympatykiem danej opcji. Natomiast uważam, że nie powinniśmy tego nadwyrężać i pokazywać, że to jest to albo to. Ja jestem w trudnej sytuacji z tego względu, że i też jako osoba to raz nazywany jestem pisowcem, drugi raz platformistą. Ale ja się tym po prostu nawet w ogóle do myśli nie podchodzę do tego, żeby cokolwiek w tej chwili, ponieważ tak się ułożyło, że ja w tym ponad 40 lat już jestem, funkcjonuję gdzieś tam. I mam takich samorządowych, tak? Nie tylko, bo ja po prostu byłem... No. No to niech poczeka chwileczkę, no, bo dobrze, tutaj... Dobrze. I w związku z tym te sprawy mi są znane, a wręcz powiem, że wszystkich tych posłów, którzy byli w Krakowie, znam się osobiście. Bo, chyba, że ci młodzi, no to... I tak samo jest z radnymi miasta, czy tutaj z samorządem wojewódzkim. Dlatego mi nie są sprawy obce. Niemniej jednak jakoś się utrzymałem bez partii politycznej. I tutaj zarząd jest praktycznie poza polityką. I bardzo dobrze nam się funkcjonuje i pracuje. Dobrze. To może teraz przejdźmy... Rada Miasta, jeszcze dokończę. Rada Miasta, to samo spojrzenie mam, przy czym sytuacja jest, tam są kluby. Tak. Kluby uporządkowane w sensie politycznym. Nie znaczy, że musi dyspozycję wydawać poseł jakikolwiek klubowi albo przewodniczącemu i mają wykonywać zadania. W swoim czasie posłów przeganiali z Rady Miasta Krakowa. A to teraz się to utarło także, że niemniej jednak poseł powinien mieć kontakt, ale nie z jedną grupą. Tylko z każdą. Tak, bo od tego jest z Krakowa wybrany i powinien tutaj być reprezentantem tej opcji, to znaczy całości jako Rady Miasta Krakowa czy Sejmiku Wojewódzkiego. Tak to postrzegam, natomiast nie jednej linii politycznej. Dla mnie osobiście również bardzo cenne Pana tutaj to, co Pan mówi, dlatego że jakby też mi się wydaje, że w takich sprawach tutaj lokalnych ten interes partyjny jednak powinien być gdzieś z boku, bo jednak... Przynajmniej na tyle, na ile mogę się zorientować z doniesień prasowych, czy z jakichś, ogólnie jakby z tej atmosfery medialnej, prawda, na temat partii, to tak troszkę mi się to kłóci jednak z tą ideą tutaj naszego samorządu, że na przykład nie wiem, szef partii gdzieś tam na samej górze w Warszawie podejmuje jakąś decyzję i w pewnym sensie tutaj my musimy się, powiedzmy, dostosować do jakichś wytycznych, prawda, politycznych, jakby nie do końca czasem może związanych tutaj z potrzebami. No, konsultacje winny być, ale tak jak powiedziałem, że przyjeżdża poseł na sesję Rady i ewentualnie słucha, co się dzieje, jak wam pomóc, w takiej sprawie macie problem. To uważam, że to jest współpraca. Natomiast jeśli się gdzieś tam do widzenia pokątnie zamykają, no to nie lepsze. A czy ma Pan jakieś rozwiązanie na przykład na problemy te nasze tutaj krakowskich dzielnic? Jakieś, nie wiem, czy na przykład jakiś... Ma Pan pomysł na przykład, jak rozwiązać problem tutaj ogólnie funkcjonowania? Dzielnic, tak? Dzielnic, tak. Może nawet w sumie z tego dotychczasowego, co po prostu pewne, już nawet wydaje mi się jedno... W tej chwili to uważam, że 21 okręgów jednomandatowych na każdą dzielnicę jest troszeczkę za dużo. Mhm. I tu pod tym względem, jeśli chodzi o dzielnicę, 18 dzielnic powinno zostać, natomiast w granicach uszczuplenia, niedużego, ale gdzieś około 6 osób, czyli jeśli by były dzielnice 15-osobowe, to jest ten styl zarządzania właściwy. Zarząd utrzymałbym 5-osobowy w dalszym ciągu. Wybór przewodniczącego i to te struktury, które tutaj wypływają, i głosowanie na osobę bym zatrzymał. Natomiast uszczuplenie nie więcej niż do 6 osób, czyli 15 radnych. 15 miejsc mandatowych, żeby było, czyli 15 okręgów. I funkcjonalność będzie dobra. Dobrze, a teraz... I bez polityki. Bez polityki, tak. Zgadzam się. A jak, może teraz skupmy się na samej tutaj Radzie Dzielnicy 16, ogólnie na Dzielnicy 16, bo rozumiem, że Pana doświadczenia tutaj są dość długie. Jak ogólnie ocenia Pan funkcjonowanie tej dzielnicy, Rady Dzielnicy? Tak się złożyło, że ja styczność z dzielnicą miałem rzeczywiście, bo ja nie kwapiłem się do wyboru do samorządu. Niemniej jednak chcę powiedzieć, że tworzyłem te samorządy od podstaw, w sensie jako działacz Solidarności. Na Szklanych Domach tam spotykaliśmy się i tworzyliśmy, i polityka była w sensie tutaj tworzenia samorządu oddolnego. W związku z tym wchodziłem bardzo mocno, niemniej w tym czasie byłem po 1989 roku w Solidarności i do Komitetu Obywatelskiego typowaliśmy ludzi Solidarności do pomocy, ale nie w sensie takim, żeby się zajmowali wejściem od razu do samorządu, ale do pomocy w wyborach samorządowych, żebyśmy tak postrzegali. I tutaj w Nowej Hucie to zdało 100% sprawdziło się w 100%. Sprawdziło się 100%. Niemniej jednak potem niektórzy uważali, że za mało zażądali, bo niektórzy powinni wejść. Natomiast wytypowaliśmy pierwsze wybory, które były do Rady Miasta Krakowa, wytypowaliśmy rzeczywiście takie osoby, które się nadawały do zarządzania miastem. Natomiast ja w późniejszym okresie typowałem ludzi z ramienia Solidarności, kto by się nadawał, i to też mi się udawało, ale nie wiedziałem o tym, że kiedyś koledzy powiedzą mi tak, dokąd on nam będzie dyktował, niech się sam weźmie do roboty i niech idzie do samorządu. No i tak się złożyło, że ja z ramienia Solidarności w okresie AWS-owskim startowałem i byłem 2 kadencje radny. A uważa Pan, że komisje potrzebne są tutaj? Tak, tak. Komisje są potrzebne i wszelkiego rodzaju te wyjścia, że tak powiem, delegacje odnośnie, bo tam różne zdania na ten temat, jednak radni, oni mają troszeczkę inne spojrzenie niż ja. W sensie tutaj radny, bo ja patrzę może to było powodem, jak byłem w mieście, to patrzyłem na całość. Mhm. I takie spojrzenie mam do tej pory, że ja patrzę na dzielnicę jako całość. Nie wybieram sobie okręgów. Niemniej jednak radni przywiązani są w dalszym ciągu do miejsca. Do swojego okręgu. Tak, że niejednokrotnie mnie to denerwuje, ale się... Mogę oddać? Tak, tak, proszę. To ja powiem jeszcze panu troszeczkę. To proszę za wschód. komisjach. Nie wiem, czy chciałby Pan jeszcze coś dodać? To znaczy, jeszcze dopowiem tak, że problem radnych przywiązania do swojego okręgu rzeczywiście jest to z jednej strony dobre, bo utożsamia się ze społeczeństwem. Niemniej jednak powinni rozumieć radni, że zadania są nasze dla całej dzielnicy i nie wytykać w sensie takim, bo zdarza się też i to jest błędne rozumowanie, że u Pana czy u tego zrobione, a u mnie nie zrobione. Nie ma takiego, bo postrzegamy dzielnicę jako całość. I tutaj chciałbym, żeby takie było rozumowanie, niemniej jednak te wyjścia, delegacje, odbiory, dzisiaj mieliśmy szybki zarząd taki, który musieliśmy podejmować uchwały odnośnie delegowania radnych. To są tak minimalne pieniążki, bo radny bardzo mało bierze diety. Wobec tego, sens jest, że on widzi sam, zobaczy, wytyka błędy niekiedy wykonawcom. Także dobrze jest, żeby były odbiory dalej kontynuowane. A jak ocenia Pan pracę radnych tutaj tej dzielnicy? To jest dobrze, może coś trzeba poprawić? Jeśli chodzi o radnych, cóż mogę powiedzieć? Są radni, którzy się angażują mocniej, są radni, którzy... Ale to jest wszędzie. Także w Radzie Miasta też jest przechowalnia radnych, w ogóle tam po prostu nie angażuje się. No i ci ludzie, którzy się nie angażują, mają najwięcej niekiedy pretensji do czegokolwiek, tylko nie wytyka błędów własnych. No i tutaj rzeczywiście zaangażowanie powinno być, a praca powinna to być na komisjach. Natomiast ja nie chcę tutaj krytykować cokolwiek, tylko jest pojęcie takie, że jeśli zarząd nie podejmie czegokolwiek, no to od radnego praktycznie nie wychodzi. Czyli inicjatywa głównie należy do zarządu. Tutaj. Do zarządu. I może gdzieś w któryś radach dzielnic może jest odwrotnie. Może jest tak, że wychodzi z komisji coś. Chociaż powinno to być tak. Niemniej jednak decyzje praktycznie tutaj wychodzące i decyzje podejmowane są w większości na zarządu. I teraz jeśli zarząd jest jednolitym organizmem, czyli jest spójność, i nie ma tutaj jakichś przeciwwskazań, żeby tutaj były jakieś sprawy inne niż to, co nas dotyka, no to jest dobrze. Natomiast zdarzają się w niektórych radach, że ja kiedyś jak radnym byłem miasta, to chodziłem, bo to mi się nie podobało, tamto mi się nie podobało. Niemniej jednak, jeśli gdzieś są interesy, i podział jest w zarządzie, bo też było, podział jest niejednokrotnie między przewodniczącym zastępcą, no to jest złe rokowanie tego. Jeśli jest spójność, no to jest dobrze. I ja poprzednio w tamtym zarządzie, co byłem w tamtą kadencję i teraz ja jestem tutaj tym podbudowany, że u nas jest dobrze. A czy mieszkańcy jakby udzielają się w życie dzielnicy, jakby angażują się tutaj w to, co się dzieje? Czy raczej zostawiają wszystko Radzie? Nie. Powiem tak, że mieszkańcy bardzo się angażują z tym, że nie jest to tak, że na korzyść dzielnicy. Niejednokrotnie mają pomysły takie, które są nie do zrealizowania albo tak wychodzą, że po prostu wiadomo, no problemy są małe niekiedy, ale dochodzi do ogromu. Na przykład taki przykład ewidentny to są ławki. Mhm. Ustawienie ławek. Jedni są zwolennikami, drudzy są przeciwnikami. Tu gdzie no to w tej chwili my musimy jakiekolwiek decyzje podejmować. Jeśli chodzi o Planty Bieńczyckie, to tutaj nie ma jakichś, ale jeśli dotykamy już na przykład blisko okna, no to wiadomo, że tam od razu, chociaż może tego nie ma, ale już na wyrost mówią, że tam będą pijacy i będą tam, no i tak dalej. I takich problemów jest bardzo dużo. Nasadzenie zieleni, czy czegokolwiek, czy inne rzeczy, to są niby błahe sprawy, ale są. No a gdy dotykamy już większych spraw, jak parkingi, no to już jest większe problemy. Mhm. I tutaj jedni są zwolennikami, drudzy są zażartymi przeciwnikami. A czy na przykład, nie wiem, w ostatnim czasie było jakieś zrealizowane jakieś przedsięwzięcie czy projekt, że na przykład wyszła inicjatywa od mieszkańców, Państwo to poparli i na przykład coś udało się zrealizować. Czy było coś na przykład takiego w ostatnim czasie? Czy raczej to jest na zasadzie takiej, że Państwo planujecie jakąś inwestycję i na zasadzie konsultacji, gdzie na przykład mieszkańcy by chcieli? Te większe inwestycje typu jak parkingi to rzeczywiście wychodzi w większości od nas, ale zaznaczam, w konsultacji z mieszkańcami. Tak. I tu mamy rzeczywiście i zwolenników, i przeciwników. Niemniej jednak w rozmowach na argumenty wychodzi na to i tutaj chylę czoła mojemu przewodniczącemu, bo on się najwięcej z tym styka i wygrywa pewne rzeczy na argumenty. I rzeczywiście, bo ja nie zajmuję się infrastrukturą, jest pan Stanisław Bury jest jako drugi członek zarządu, ja w tą działkę za bardzo nie chcę wchodzić i sobie doskonale radzą. Natomiast najwięcej spraw tych to wychodzi odnośnie chodników. No każdy chce mieć pięknie, niemniej jednak również dotykamy sprawy tego typu, że z mieszkańcami, ze wspólnotami czy ze spółdzielniami udaje nam się doprowadzić do finału takiego, że część jest z ich środków dołożone jak wyjście na przykład z klatek schodowych do głównego chodnika, czy inne. Teraz rzeczywiście, i to dotykałem wcześniej tej sprawy miejsca, ponieważ powstał chodnik tam, gdzie ja mieszkam, w pobliżu, rzeczywiście. Nie było tam chodnika, ludzie chodzili wąską, był parking, zatoka parkingowa, i wąską uliczką chodzili. I jeśli chodzi o lato, no to można było chodzić. Jeśli chodzi o zimę, ludzie śnieg sypywali z samochodów. Zaspy. Tak. Przejechał pług w to samo miejsce. I gdy samochód jechał, to już osoby nie miały gdzie uciekać przed samochodem. A większość jest starszych osób. I dlatego ja chciałem, żeby ten chodnik powstał, a zresztą poradziłem nawet mieszkańcom. Idźcie do spółdzielni Juczynka, jest teren ich również. Jak będzie uchwała z Juczynki, że pomogą, no to my z dzielnicy, ja zrobię to, żeby ten chodnik powstał. I wspólne dzieło powstało w tej chwili dla dobra mieszkańców. I to, można bezpiecznie przejść? Można bezpiecznie, za samochodami, także że idzie się dogadać. I tak ta współpraca wygląda i ze spółdzielniami, i ze wspólnotami. Także, że tutaj jest ta współpraca. Czyli ogólnie ten kontakt z mieszkańcami jest dość dobry. Dobry. A na przykład zdarza się, że nie wiem, zaczepiają Państwa, czy konkretnie na przykład Pana i zgłaszają jakieś potrzeby, jakieś problemy. Tak po prostu, bo na przykład znają Pana osobiście. Mnie bardzo, to znaczy powiem, że mnie osobiście znają z tego względu, że ja 45 lat tam mieszkam, w tym miejscu. To jest jedno. Dużo też robię nie tych samych spraw dotyczących tylko chodników, sfery chodnikowej i tam tej infrastruktury. Natomiast ja bardziej jako radny miasta i tutaj zaangażowany byłem w sprawy lokalnego patriotyzmu odnośnie Nowej Huty. I to ludzie dostrzegają i to człowieka cieszy, bo duża współpraca i pomnik Krzyża Nowochódzkiego, czy wystawy przy kościele Arka Pana, wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej, z Solidarnością. To były takie rzeczy, które ludzie widzą i w związku z tym ja powiem tak, że akurat w stosunku do mnie to nawet nie mają śmiałości, żeby coś krytykować, z tego względu, że dużo rzeczy się robi. Dużo. I to ludzie postrzegają na plus. U nas dużo rzeczy zrobionych jest odnośnie infrastruktury komunalnej. Także, że my takich większych problemów nie mamy. Skupisko jest ogromne, bo tak. Chyba jesteśmy najmniejszą dzielnicą, najbardziej zaludnioną. To jest to. Ale ludzie postrzegają. Także problemów jako takich to nie mamy. No pewnie, że krytyki są, ale to o błahe sprawy. Bardziej niż o te... To najważniejsze. No. A jak na przykład opisał Pan współpracę z Radą Miasta czy z urzędem? Jest ona trudna? Nie. Ja nie powiem, że... Ale to znowu trzeba podchodzić do każdej sprawy indywidualnie. Ja problemów nie mam. Ja po prostu nie mam problemu z tego względu, że ja rozstałem się jako radny miasta Krakowa na dobrej stopie i z urzędnikami i... A ogólnie jako dzielnica, na przykład jako cały... organizm. Ja myślę tak, gdyby w tej chwili, jakby go nie nazwał, ale tak pospolicie kryzys, to ta współpraca byłaby dużo lepsza, bo nie ma, trudno żebym ja krytykował w tej chwili jakiekolwiek posunięcia ze strony czy Rady Miasta Krakowa, skoro tam byłem. To jest jedna rzecz. Nie mógłbym krytykować bez względu na to, która opcja rządzi, ale urząd pana prezydenta, z tego względu, że ja to czuję, tę potrzebę łączenia się z tym i po prostu to jest zadanie, to jest ta cząstka najważniejsza w Krakowie, więc tutaj i dotykamy jeszcze jednej sfery, czyli tej pomocy dzielnicom albo dzielnicę dla Krakowa. I w związku z tym to jako jednolity organizm funkcjonuje bardzo dobrze. Niemniej jednak dostrzegam w tej chwili to, o czym mówię, ten nieszczęsny kryzys, który dotknął Krakowa. I to jest ta bolączka, bo powiem tak, że chodziłem akurat na spotkania odnośnie tych, co powiedziałem, tych 400 000 złotych. W pewnym momencie ja na dobrej stopie żyję ze skarbnikiem miasta, jeszcze z tamtego okresu. I I ja go rozumiem. Po prostu ja go rozumiem. On dyscyplinę finansową musi pilnować. Prezydent zarządza. Ale skarbnik jest tą osobistością, który musi w ryzach trzymać wszystko. I o ile radny dzielnicy tego za bardzo nie pojmuje, to ja tym bardziej muszę pojąć, bo wiem, jak się te układanki wszystkie robi. W związku z tym ja to rozumiem, ale ja powiedziałem, słuchaj, ty, tak jak powiedziałeś, prezydent rządzi, ty tylko wykonujesz pewne ruchy. U mnie rządzi przewodniczący, ja przyszedłem na spotkanie, ja się muszę o te 400 000 upomnieć z tego względu, że to jest ta sama sytuacja. Niemniej jednak musimy te pieniądze jakoś organizować, żeby miasto po prostu funkcjonowało. I to też trzeba patrzeć pod tym kątem. Nie tylko do małego garnuszka wlewać to i każdy patrzy swojego miejsca. I w związku z tym ja, jeśli chodzi o funkcję miasta i dzielnicę, uważam, że funkcjonuje prawidłowo. To może na zakończenie tej części jeszcze chciałabym Pana zapytać, co teraz takiego najważniejszego, może jakieś działanie ostatnio właśnie jest w dzielnicy, może jakaś najpilniejsza potrzeba jest do zrealizowania, co jakby Pan mógł wskazać? Niedosyt mamy parkingów jeszcze, bo ludzie rzeczywiście nie mają gdzie parkować samochodów. I jeszcze coś do zrobienia tych drobnych spraw, naprawdę drobnych, remontowych chodników. Chodników, te, które rzeczywiście troszeczkę tam burzą te, ale to nie jest dużo, bo gdybyśmy uruchomili, tylko teraz znowu dotykamy sprawy, jaki będzie podział pieniędzy na następny rok, na powierzone zadania i te priorytetowe. I tu dotykamy sprawy takiej, że my jeszcze nie wiemy, jak to będzie funkcjonować, ale do zrobienia jest jeszcze coś na tę kadencję na pewno, a na następną kadencję będę jako gość przychodził. Dobrze. A teraz chciałam zapytać, czy słyszał Pan o takiej instytucji budżetu partycypacyjnego? Jakoś się nie styknąłem. Bo jest to w sumie taki dość, przynajmniej w Krakowie, świeży temat. Chodzi o to, tak w skrócie, że mieszkańcy sami w jakiejś tam części budżet, najpierw może jeżeli chodzi o dzielnicę, czy ogólnie na przykład to jest w kilku miastach w Polsce, tworzą budżet również, ale jakby z głosem decydującym, nie tylko z tym głosem takim doradczym powiedzmy, czy wskazującym potrzeby, ale że mają jakiś tam określony... po prostu, że mogą podjąć decyzję. I to jako inicjatywa oddolna? Tak, to jako inicjatywa oddolna w pewnym sensie. Jest to w kilku miastach w Polsce prowadzone. I czy na przykład gdyby były jakieś starania o wprowadzenie tutaj w Krakowie budżetu partycypacyjnego na razie na poziomie dzielnic, czy na przykład widziałby się Pan jakby w pomocy w realizacji tego, czy w wprowadzaniu takiego powiedzmy elementu takiej instytucji? Czy widziałby Pan możliwość w ogóle zaangażowania się w coś takiego? Jest to problem z tego względu dla mnie osobistym. Ja, tak jak powiedziałem, praktycznie od 68 roku jak w jakiś sposób funkcjonuję. I w związku z tym taki cel nadrzędny dla mnie to był już przed tą kadencją, że miałem zrezygnować już żeby sobie odpocząć. Tak, i w związku z tym ja chciałem to nadrobić i ten decydujący rok, który uważałem, zamknięcie pewnych rzeczy, tych społecznych, to jest ten rok obecny, 2012. Nie znaczy, że mam się nie angażować w to, co mi przewodniczący powiedział, że nie myśl, że ty będziesz odpoczywał te 2 lata. Ja mówię nie na tym etapie, tylko rzeczywiście tych spraw takich, jak to moja żona nazywa, dodatkowych. W sensie zespołowym. Chciałem zakończyć. Chciałem zakończyć programem dla Nowej Huty. Jest stworzony program. Mam nadzieję, że to będzie zielone światełko w przyszłym roku. Nowa Huta, miasto pracy i walki, pamięci i solidarności. W tej chwili byłem w poniedziałek u posła, bo wyznaczona jest data i to data, którą ja wyznaczyłem, 30 kwietnia, na obchody dla Nowej Huty. Zaangażowane są wszystkie dzielnice, żeby nie było tak, że my nie pracujemy. Bo jeszcze zapomnieliśmy o tym, że pracujemy w porozumieniu dzielnic nowochódzkich. 5 dzielnic nowochódzkich. Na ten projekt mamy zagwarantowane również, każda dzielnica dała po 3000 zł, żeby była jasność sprawy. Będą poświęcone wydawnictwa dla Nowej Huty. W związku z tym, jeśli by się udało, rozmawiałem z posłem, że ta data będzie uchwalona przez parlament, przez Sejm, albo w tym roku z końcem, albo początek przyszłego roku, żeby przed kwietniem, to by było dopięte to, co ja zamierzałem na zakończenie wykonać. I na dzień dzisiejszy mówię, że się nie będę angażował. Co będzie jutro, tego nie powiem. Jest jedno pewne, że nie będę startował nigdzie. Do dzielnicy również. To już podjąłem decyzję na samym początku tej kadencji. A czy ogólnie jakby z takiego punktu widzenia może jako dzielnica, mieszkańcy, z takiego funkcjonalnego, jakie widzi Pan przeszkody, żeby coś takiego powstało? Jakby już tak jakby stricte... Ja powiem tak, że to jeśli taka inicjatywa powstaje, to nie powstaje z niczego, tylko z tego, że ludzie widzą i co trzeba zrobić. Ludzie mają dość politykowania, tylko chcą konkretów i najprawdopodobniej to jest podbudowa tej wizji tego, a u nas rozbija się jeszcze o tą niedokończoną drogę S7. I w związku z tym być może, że jeśli w Krakowie powstanie, no to na tym gruncie tej S7 i te sprawy, z którymi jest podjęte przez miasto coś, a mieszkańcy się nie zgadzają. To też jest ten argument, żeby albo w tym kierunku iść, albo w tym kierunku iść. I w związku z tym każde inicjatywy, nie znaczy, żebym nie chwalił, każde inicjatywy są dobre, a tym bardziej, jeśli to jest inicjatywa oddolna, to tym bardziej jest, tylko jest potrzeba mocnego zaangażowania w każdą rzecz, którą się realizuje. Ktoś uszczypliwie mnie powiedział, że no, ale ty robisz sam wszystko. Nie. Ja powiedziałem w tej chwili, nie tak dawno odebrałem rzeczywiście nagrodę Instytutu Pamięci Narodowej Świadek Historii. Ja tam dokładnie powiedziałem, najbliższe grono moich przyjaciół, a było bardzo dużo, którzy przyszli. Powiedziałem to, że ja nic nie zrobiłem sam. Ja za sobą miałem instytucje, które mnie wspierały. Ale że sam z pomysłem wyszedłem i realizowałem, bo musiałem zakasać rękawy i robić, rzeczywiście, bo nikt tego nie zrobił. Niemniej jednak miałem wielkie wsparcie. I żaden człowiek sam nic nie zrobi. Natomiast musi mieć wsparcie i to, jeśli cokolwiek by oddolnie powstało, no to jest to, żeby wspierać również. Bardzo Panu dziękuję. I jeszcze tak na koniec, czy dzielnica powinna mieć osobowość prawną według Pana? Powiem krótko, nie. A dlaczego? Bo to niekiedy było już przerabiane. Gdzieś tam. Pojawiało się na pewno często. Na pewno pojawiało się w Budapeszcie. I to jest również na Ukrainie. Natomiast jestem daleki od tego. Ja wolę, żeby pomocniczość była. Jeden organizm, ale wspólny organizm dla pomocy obopólnej, czyli być dawcą i biorcą i realizować to, co tak jak powiedziałem wcześniej, że nie wszystko się z góry widzi jednakowo i nie chce się widzieć. Natomiast tu dotykamy tej materii na gruncie tej małej społeczności. Bo ja sobie nie wyobrażam, jeśli jest nauczyciel z danej szkoły, radnym miasta Krakowa, bo to też było, nawet mógłbym nazwiskami mówić, nie będę, to tam ileś tam pieniędzy wywalczył dla danej szkoły. Jeśli tego nie ma, to nie jest zainteresowany jakąkolwiek szkołą. Natomiast tutaj, przy tym stole lub tam, przy tamtym stole, kilkakrotnie, co najmniej 2 razy w roku spotykają się przewodniczący z dyrektorami szkół. Ten kontakt jest. Ustalają sprawy finansowania. I to nie jest tak, że dzielnica tej szkole daje, tylko przy stole ustala się, jeśli w tym roku jest większa inwestycja w danej szkole, to na przyszły rok, bo nam nie starcza pieniędzy, bo akurat urodzaj w szkole u nas są dość znaczny. Wobec tego ustala się większe i mniejsze pieniądze, ale dyrektorzy wszyscy o tym wiedzą i się ustala tutaj. I tu nie ma żadnych tajemnic. I nie ma zazdrości między dyrektorami szkół. I ta współpraca jest. Dotyczy to i przychodni. I innych spraw związanych z działalnością Rady Dzielnicy. Nawet z Kościołem trzeba współpracować bardzo dobrze. Dobrze. To w takim razie dziękuję Panu bardzo za... Proszę.